mecz Macedonii Północnej z reprezentacją Polski. Spotkanie kadr do lat 19 skomentują Rafał Latowski i Aleksander. Nie przyjął piłki Luberecki, ruszają Macedończycy. Jest pięciu zawodników w czerwonych koszulkach na naszej połowie. Jest dośrodkowanie i trzeba uważać! Niestety 1-0 Weliczkowski. Mówiliśmy o tych wspaniałych warunkach fizycznych tego zawodnika. Myślę, że tutaj lewa strona boiska. Jest pojedynek Filipa Lubereckiego. I pozwolił Filip dośrodkować. O, w tym momencie zrobił za mało, żeby przeciwdziałać skrzydłowemu macedońskiemu, ale też i Lewis Pitan tutaj nie z tej strony. Nie dał sobie zabrać piłki były zawodnik Górnika Zabrze i może będzie okazja na kolejne zagranie piłki. Jest Junior, Junior zablokowany to uderzenie. Piłka jeszcze odbiła się od sędziego po tym strzale naszego napastnika. Kadra do lat 17, a w zasadzie już do 18, prowadzona przez trenera Marcina Włodarskiego, przygotowuje się do tych mistrzostw świata. Tymczasem ogląda to, co dzieje się w Toruniu. Ależ rajd! Czy to się skończyło? Karny, tak jest! Ależ rajd, ależ szarża naszego reprezentanta. To kończy się 11. Nie ma żadnych wątpliwości. Arbiter prowadzący to spotkanie. Wielkie słowa uznania dla tego, Dawid który Rafał. Ruszył. Dla tego, który ma opaskę kapitańską i jak na kapitana przystało, wziął sprawy w swoje ręce, a w zasadzie nogi. Drachal ruszył, wdarł się w porwy. Czy ze stali ma nasz zawodnik? Stalmach i nie ma gola. Niestety broni bramkarz reprezentacji Macedonii. Ljubcze Dzekow interweniuje naprawdę świetnie. On interweniuje świetnie, natomiast na bardzo dobrej wysokości dla bramkarza ten strzał by zobaczył. Georgijowski, dochodząca piłka. Jest tam interwencja, jest też strzał w takim ekwilibrystycznym stylu. Torem napędowym tych zmian, bo grał na skrzydłach. Drachal znowu w pole karne, tutaj zamieszanie. Pogubili się środkowi obrońcy reprezentacji Macedonii. Jak to się zakończy? Oby przynajmniej strzałem. Junior! Już myślałem, że ta piłka znajdzie się za bramkarzem Macedonii Północnej. Ale... no popatrzmy, jest zastawienie się. Jest próba rozgrywania piłki już na 20 metrze od bramki Macedonii Północnej. Jest Junior, Junior! I broni Ljubcze. Najlepsza akcja zespołowa naszej drużyny, bo i bardzo dobre zagranie Stalmacha do Dziuby. Dziuba efektownie zagrywa z powrotem do Juniora Nsambu i ten oddaje w końcu precyzyjny strzał. Ale coś zaczyna Rafał kiełkować. Tak, mówię, że to taka... Elmas. Ponownie Zendelowski. Elmas. Już się bałem, że tam ruszy w nasze pole karne macedoński skrzydłowy, ale wciąż przy piłce. Elmas! Ależ gol! Ależ bramka, 2-0 Macedonia Północna. Oczywiście. Zobacz, tu ja mówię o tym. Przyjęcie nieatakowany przez nikogo, 16 metr. Fajnie to przypomniałeś, ten strzał Albańczyków. Dlaczego do naszej bramki, a nie, że my takie strzały też oddajemy? Zobacz, dobrze się rzucił Mikołko, natomiast tak precyzyjnie. Tutaj ograny w prosty sposób nasz blok obronny. Tutaj jest dobre uruchomienie Dziuby przez Guercio. Dziuba. Pole karne, tutaj będzie okazja na zamknięcie akcji strzałem. To się udało, ale ten strzał był zdecydowanie za lekki. Marzenie nierealne, raczej z tego, co pokazujemy do tej pory przez te 91 minut. Ziółkowski, Lewicki, dobre było to zagranie, jeszcze nie koniec. Jeszcze tam chciał poprawić Dziuba, ale to wszystko skończyło się tym, że piłkę w rękach ma Ljubcze. Z lewej strony Kuba Lewicki, zobacz, z pierwszej piłki idealnie wbił futbolówkę w pole karne. Kacper Śmiglewski minimalnie. Za mocno ta piłka była adresowana w jego kierunku, ale świetne to było, świetna akcja Polaków, jeszcze Maksym Dziuba. Może przytulić piłkę, może przytulić przedmiot, który nie zaskoczył go w tym spotkaniu, który nie znalazł się w bramce, której tak dobrze strzegł bramkarz Macedonii Północnej. Koniec spotkania, wielka radość Macedonii Północnej, która myślę, że Rafał zasłużenie pokonuje reprezentację.